Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy czciciele, Najświętszej Marii Panny, zgromadzeni w naszym kościele, który jest zadedykowany też naszej Królowej, którzy przychodzicie tutaj w jej uroczystość. Uroczystość, w której wspominamy moment, kiedy Maryja zostaje z duszą i ciałem zabrana do nieba. Kościół Wschodni opisuje ten moment jako zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Moment jej ziemskiego odejścia z tego świata, moment jej śmierci. Ale to jest jakby jednocześnie od razu przejście do chwały nieba. Dlatego nie mówi się tutaj o śmierci, ale właśnie o takim zaśnięciu. I może dziwi nas tekst Ewangelii, który jest przypisany do dzisiejszego dnia. Coś, co się dzieje jakby na początku opisu ewangelicznego, zaraz po zwiastowaniu, kiedy Maryja dowiedziała się o swojej krewnej, udaje się w góry i tam, kiedy spotyka Elżbietę, ta doznaje błogosławieństwa, zaczyna prorokować, a później prorokować zaczyna Matka Najświętsza. Wypowiadając ten najpiękniejszy hymn, Magnificat, wielbi dusza moja Pana, który jest ozdobą wszelkiej liturgii, zawsze w nieszporach jest odmawiany w liturgii godzin. I tam też są takie bardzo ważne słowa. Jest opisane to, co się dzieje w sercu Maryi, tej, która uwierzyła, tej, która na mocy przewidzianych zasług swojego Syna została zachowana od grzechu pierworodnego, nie uczyniła żadnego grzechu uczynkowego, a zatem w momencie swojej śmierci może od razu z duszą i ciałem doświadczyć skutków odkupienia, którego dokonał jej Syn Jezus Chrystus. Jest dla nas z jednej strony wzorem człowieczeństwa, które zostało zabrane do nieba. Ona pierwsza, zaraz po swoim Synu, który jest prawdziwym człowiekiem, ale jest też prawdziwym Bogiem. Maryja jest tylko człowiekiem, tak jak każdy z nas, chociaż w cudowny sposób zachowana została od grzechu, o czym dzisiaj w tym hymnie mówi, ale mówi też o innych rzeczach. Mówi, że odtąd błogosławić będą wszystkie pokolenia. Zobaczcie, kochani, że kiedy tak poczytamy sobie w Ewangelii o Maryi, te momenty, w których ona uczestniczy, to jest taki moment pod krzyżem, kiedy Pan Jezus mówi do swojego ucznia i właśnie do niej. Najpierw mówi do niej, niewiasto, oto syn twój, a do swojego ucznia mówi, oto matka twoja. I słyszymy, tam jest dopisane, że i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Być może mamy takie wyobrażenie, że to jest jakaś przysługa dla Matki Bożej, że Pan Jezus jakby zatroszczył się o nią. Ale to nie o nią się zatroszczył, tylko o nas. Bo tak naprawdę, kochani, to my wtedy dzięki temu zyskujemy wiele. Maryja jest obrazem Kościoła, obrazem tej duchowej walki ze smokiem, którym jest zły duch, którym jest szatan. Ta walka ciągle trwa w życiu każdego z nas. I to jest też jakby odzwierciedleniem tego, jest też ta walka taka zewnętrzna, taka fizyczna, która się odbywa. Dzisiaj też doświadczamy tego, co doświadczali nasi przodkowie 103 lata temu. Znowu smok się odzywa, znowu atakuje. Znowu ludzie cierpią, znowu dzieje się zło. I ta duchowa walka trwa. I właśnie dlatego Bóg daje nam Maryję, tak jak 103 lata temu, w jej dzień jej uroczystości, w niebowzięcia, dokonał się cud, nazywany cudem nad Wisłą, kiedy wojska bolszewickie nagle zostały w cudowny sposób jakby odepchnięte, zepchnięte, załamała się ich falanga i nagle losy tej bitwy, losy wojny się odwróciły. Ci, którzy uczestniczyli w tym, opowiadali, że widzieli właśnie jakby Matkę Najświętszą, która ukazując się na niebie, towarzyszyła tym wszystkim, którzy tam byli. Towarzyszyła i dawała ducha, a z drugiej strony sprawiała lęk w tych, którzy byli po przeciwnej stronie. Bo zły duch najbardziej nie może ścierpieć Maryi. Jak ludzkie stworzenie może być doskonalsze niż on? Nie potrafi tego znieść. I ta walka, która odbywa się właśnie między złym duchem, między tym wężem starodawnym, a niewiastą, o której słyszymy w Księdze Rodzaju,
ta walka ciągle trwa. Jednak wynik tej walki jest przesądzony. Ale ważne jest, byśmy my nie dali się oszukać i zwieść, bo ta starodawna bestia, ten smok, nie jest głupi, jest bardzo cwany, inteligentny, bardzo podstępny. I nasza jedyna obrona to Bóg i Jego światłość. I właśnie dlatego Jezus testamentem z krzyża uczynił Maryję naszą matką, abyśmy mieli dodatkową pomoc i obronę. I każdy, kto jej zaufa, może na nią liczyć. Kochani, miesiąc sierpień jest takim szczególnym miesiącem pielgrzymek do różnych sanktuarium, do Częstochowy, do Fatimy, do Lourdes, do La Salette, do tych wszystkich innych, nawet tutaj bliżej do Skrzatusza, tak samo na Górę Chełmską. Dzisiaj jest diecezjalna pielgrzymka na Górze Chełmskiej. O godzinie 12 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa. Później będzie po tym mszy piknik rodzinny. To jest właśnie to, że ludzie tam wędrują z jakiegoś powodu. Te wszystkie wota, które wiszą w tych wszystkich sanktuariach, na ścianach, mogą się czasami wydawać śmieszne, ale to jest właśnie świadectwo tego, co się tam dzieje. Każdy, kto przychodzi do Maryi, nie zostaje bez pomocy, jak przypomniał nam w swojej modlitwie święty Bernard z Clairvaux. I dlatego, kochani, ta dzisiejsza uroczystość przypomina nam, gdzie jest nasza ojczyzna. Naszą ojczyzną jest niebo. Ale o to niebo trzeba walczyć, tak jak trzeba było walczyć o tą ojczyznę, w której żyjemy, o Polskę. Tak samo i trzeba walczyć duchowo ze złym duchem właśnie o tą ojczyznę niebieską. Bo to jest dar, który otrzymujemy. Ale pamiętajmy, mamy nieprzyjaciela, mamy wroga, który nie chce, żebyśmy to otrzymali. I będzie nas zwodził, oszukiwał, mamił, abyśmy odwracali się od Boga, abyśmy żyli po swojemu, abyśmy sprzeniewierzali się Jego przykazaniom. Wszystko po to, żebyśmy się pogubili w swojej pysze, mieli koniec taki, jak właśnie ten, który nas do tego zachęca i zwodzi. Ale my wiemy, gdzie jest nasza nadzieja. I nawet jak jest nam ciężko, nawet jak czasami jesteśmy zagubieni, nawet jak wstydzimy się i boimy przyjść do Pana Boga z naszymi słabościami, grzechami, bo boimy się teraz konsekwencji naszych wyborów, które przecież nie zawsze są super i idealne, to właśnie przychodzimy do niej, aby razem z nią w takiej pokorze, skrusze stanąć przed jej Synem, dawcą wszelkich łask i naszym jedynym Zbawicielem. Pamiętajmy, że tam, gdzie jest Maryja, tam zawsze jest Jezus. Nie ma innej opcji. A tam, gdzie jest Jezus, tam zawsze jest i Maryja. Ta więź czyni Maryję jeszcze bardziej godną świętości niż to, że była matką Jezusa Chrystusa, Jego ludzkiej natury. To jej zaufanie, to oddanie, to jej otwarte dla swojego Syna, Jego sprawy serce, serce, które później od razu jest gotowe do działania, które nie myśli o sobie, tylko chce dawać, bo tak jak Bóg jest miłością, tak i Maryja właśnie tą miłością jest przesycona i Bóg uczynił ją szafarką wszelkich łask, więc przez nią Pan Bóg udziela tych łask, których doświadczyło miliony ludzi przybywający do niej, proszący w różnych intencjach. Prośmy więc i my w intencji naszej ojczyzny, by wreszcie zapanował w niej pokój między Polakami, by to zwaśnienie, to skłócenie wreszcie ustało, abyśmy pamiętali, gdzie jest cel naszej drogi i gdzie warto szukać pomocy, gdzie jest siła jedności. Tą siłą jedności jest Bóg, który jest miłością. Ten Bóg, którego Maryja wskazuje każdemu z nas z tego częstochowskiego obrazu, którym trzymając Jezusa na jednym ręku, drugą wskazuje, zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn, tak jak w Kanie Galilejskiej. Zawsze, kiedy widzimy Maryję, widzimy ją, która zawsze obserwuje, zawsze rozważa w sercu i działa. Niech więc i nasze życie takie będzie. Uczmy się od Maryi takiego zawierzenia Jezusowi, byśmy kiedyś i my, kiedy nadejdzie nasz czas, jak słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, bo to jest pewna kolejność, ale byśmy i my
kiedyś mogli wejść do naszej niebieskiej Ojczyzny, by nikogo z nas tam nie zabrakło. Amen.